My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. A my ze swojej strony przypilnujemy, żeby trochę piachu w tryby nasypać. Tomasz Sakiewicz. Danuta Cholecka. Witamy w ten wieczór majówkowy już. Znaczy dla niektórych ta majówka trwa od piątku, ale formalnie dla właśnie się zaczyna. Dla niektórych jeszcze dłużej. Ale dla Janusza Rzeczkowskiego nie. Również witamy. Dobry wieczór. Kłaniam się Państwu. Dobry wieczór. To skoro majówka trwa, to my przygotowaliśmy dla Państwa takie pytanko na rozgrzewkę, żeby Państwo mieli co robić podczas całego programu. Co w majówkę warto przygotować na grillu? Pierś z kurczaka faszerowana pluskwami, może pluskiewkami powiem, żeby było ładniej. Karkówka, kiełbasa lub kaszanka, czyli tak tradycyjnie jak to u nas, ale przecież jesteśmy nowocześni, idziemy do przodu. Oraz szaszłyk z szarańczy albo ze świerszczy. Powtórzę, pierś z kurczaka faszerowana pluskwami. Karkówka, kiełbasa lub kaszanka jako odpowiedź numer dwa. Szaszłyk z szarańczy albo ze świerszczy. Co Państwo wybierają? Proszę zaznaczać odpowiedzi. No gdyby oczywiście ktoś chciał się częstować w czasie programu. To mamy. Mamy tutaj, to się nazywa mączniak czy jakoś tam podobnie. Koledzy z poświęceniem poszli do sklepu takiego tak, dzisiaj. Tak, to się porusza. Wędkarskiego. Tak, chyba. Wędkarskiego. I, tak. No i... I tam rzeczywiście już od dłuższego czasu te potrawy serwują. Także to nic nowatorskiego, tylko teraz nie rybki, a my musimy dołączyć do spożywania tego. No jest... Nie na haczyk, nie na wędeczkę, nie na przynętę, tylko... No tak, łyżeczko. Właśnie ciekawe, bo to trzeba... Nie, to w savoir-vivre nie jest opisane, jak się nie, je bo to takie trzeba rzeczy. Zrobić batona czekoladowego na przykład i obsypać tym. Może by ci łatwiej poszło. No, ale może pałeczkami, bo to nie można dyskryminować żadnej kultury. Nie można. Nie można. Pałeczkami ja w ogóle dałoby nawet, radę. Gdzie ja tam nawet nie śmiem. Bo na wykałaczkę to może być nie wejść. Janusz, a ty co, batonik? To znaczy ja chętnie tak, ale taki w tradycyjnej formie oczywiście, w tradycyjnym składzie. Nie, z posypką. Nie? Takie wrażenie, że myśmy byli jednak przygotowywani do tej diety takiej, powiedzmy sobie, ekologicznej w cudzysłowie. Był szczaw i mirabelki, a teraz czas na owady. Tak, ja już wolę szczaw i mirabelki, już jeżeli mam wybierać. Ale to tylko ja. Ale w mirabelce może być robaczek. Tak, bo właśnie jakiś, ja to jeszcze o tym zaraz porozmawiamy, ale jakiś ekspert wypowiadał się ostatnio na łamach pewnego portalu, że my nieświadomie w ciągu roku zjadamy około kilograma owadów rozmaitych, to rozumiem, czy tam robaków, no to rozumiem, że to chyba w tych jabłkach robaczywych ewentualnie. Czyli nie wiem, to czy jest jeszcze ruch na rzecz świadomego jedzenia robaków, żebyśmy tego nie robili tak byle jak, tylko po prostu wyjęli je z tych jabłuszek, tak. Może jakieś przyprawy do tego. Nie, w ogóle nie patrzeć, zajadasz, a ruszasz i tam jakiś taki, to nie szkodzi ale zagryźć są, mocniej, są kultury, żeby które nie uciekł. Jedzą te robaki i nie skażą się. Dobrze, proszę Państwa, to teraz przechodzimy do tematów równie poważnych, bo ten też był bardzo poważny. Dzisiaj temat Hezbollahu wystąpił. Bardzo poważny temat. Hezbollah to naprawdę poważna sprawa. Zapowiadana była wcześniej mocno konferencja premiera. Chodzi już, zdradzę, o prezesa Obajtka. Posłuchajmy, co mówił premier. Kiedy mówimy o Polsce, tej europejskiej, zachodniej, to mówimy też o odpowiedzialności polityków za to, co robią. Będziemy rozliczali za przestępstwa, za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października. To był premier nieświadom absolutnie, co prokuratura powie. Zapowiedział jednakowoż tę konferencję i podał jej godzinę. Co z tymi, co wygrali, dokonają nadużyć? Bo oni powiedzieli, że będą tych, co przegrali. No, ty, czyli co jest wygrali, ich główną winą? Bo nie było wymienione, że coś ukradli, kogoś pobili, a może gdzieś naszpiegowali. Tylko, że przegrali. Znaczy jest wymieniona ich wina. No, przegrali, no to trzeba ich osądzić. No ale jak ukradnie ktoś, kto wygrał? To co? Mogli nie przegrać. To by wtedy znaczy jak wygrali, to już mogą kraść. A tamci mogli nie przegrać, to by wtedy ich nie osądzali. Wtedy nie sądzono. A tak to przegrali, to mają za znaczy, ja nie chcę cytować, bo był taki pan, co mówił, że zwycięzców nikt nie sądzi, ale to jest w ogóle... ja myślę, że Donaldowi Tuskowi by w ogóle nie szło, żeby tej nacji, ideologii nawiązywać. Myślę, że nie.
Myślę, że nie, ale zaraz, Januszu, poprosimy cię o głos, dlatego że tu jest bardzo poważna sprawa. Tu chodzi o powiązania z Hezbollahem i posłuchajmy teraz tej zapowiedzianej przez premiera prokuratury, z którą premier nie ma nic absolutnie wspólnego, nic, ale zapowiedział, że będzie konferencja o godzinie 13, tak było i że ta prokuratura powie, co należy, tak było, wszystko tak było i Hezbollah, posłuchajmy. A czy mają państwo jakieś dowody na to, że Samer A faktycznie miał powiązania z Hezbollahem? Proszę pana, ustalamy wszelkie okoliczności, które znane są również prokuratorom z prasy, radia i telewizji, w tym również wątek ewentualnych powiązań z organizacjami terrorystycznymi będzie przedmiotem weryfikacji w tym postępowaniu. To trzeba wiedzieć, co się mówi w programie, bo my sobie tu żartujemy, powiemy coś, że... Na przykład Tomasz Sakiewicz ma powiązania z Hamasem i dawaj, prokuratura zaraz zrobi. Wystąpi premier i niezależna prokuratura, niezależnie od wystąpienia. Wprawdzie premier podobno nawet godzinę dzisiaj zapowiedział wystąpienie niezależnej prokuratury, ale tak, miał 13 i tak było. Olśniło go. On wiedział, że jak prokuratura wystąpi niezależnie, to na pewno będzie o 13. Na pewno. No i ten Daniel Obajtek, który miał spółkę córkę Orlenu, to znaczy Orlen miał spółkę córkę, a Daniel Obajtek był prezesem, miał prezesem tej drugiej spółki, czy jakikolwiek tytuł nosił ten człowiek, który stał na czele tej drugiej spółki córki, no miał powiązania z Hezbollahem, a więc Daniel Obajtek ma powiązania z Hezbollahem, a więc dziś zrobiono przeszukania w domu. I teraz Janusz Rzyczkowski odpowie na pytanie w nieruchomościach Daniela Obajtka i dyrektorów departamentów. Czego mogli szukać śledczy i agenci ABW, jak rozumiem, bo chyba to tak było to przeszukanie robione w domu, na przykład Daniela Obajtka. Ja chciałem uspokoić prokuraturę, ja mam powiązania z hamakiem w okresie wakacyjnym. Bardzo lubię na hamaku tam, prawda, przebywać, jak tylko znajdzie się wolna chwila. Ale co ty robisz na tym hamaku? To jest już kwestia. Z kim tam się możesz bujać? Tak, wiesz, czy ty tam nie piszesz na przykład do jakiejś organizacji typu Hezbollah? Co ci się tli w głowie? Natomiast ta cała dzisiejsza konferencja i ten cały numer Tuska to jest sprawa stara jak świat. To znaczy tuż przed świętami albo tuż przed majówką wrzucić temat, który będzie można grillować przy różnych grillach. I opowiadać, więc jest to cwany zabieg socjotechniczny tutaj speców z KPRM-u, czy tam może powiedzmy sobie bliżej Platformy. I to jest jedna refleksja. No, a druga sprawa są te miliardy rzekomo utopione przez Daniela Obajtka. Tylko po to, półtora miliarda. Pytać o paliwo za 5,19, tak? No przecież to paliwo za 5,19. Ale z tego powodu, że paliwo było tanie za Daniela Obajtka, chociaż droższe niż 5,19, prokuratura też prowadzi śledztwo. Bo jeden wątek, to może pamiętać. Może to też były te powiązania. To był Hamas, a drugi to, że paliwo było za tanie. Z tym, że kiedy to paliwo było za tanie, to Donald Tusk proponował jeszcze tańsze. To z kim jest powiązany Donald Tusk, skoro on chciał jeszcze taniej niż Hamas? Hezbollah. To może z Hamas Hamasem. To trochę może Hamas by właśnie dał 5,19, a Hezbollah był trochę droższy. Tak, ostatecznie tak. To Liban. Daniel Obajtek jest winny, bo te pieniądze gdzieś, prawda, tutaj mityczne będą teraz krążyć. Później się okaże, że to wszystko jest funta kłaków warte, no ale obywatel przez tę majówkę będzie miał o czym opowiadać. Ale brzmi, jeden z naszych widzów napisał, czy Obajtek przeszedł na islam? Nic o tym nie wiemy, ale przy najbliższej okazji zapytamy. Najciekawsze jest to, bo oni wykorzystają taki ślad w pamięci, że do Orlenu weszło Saudi Aramco, a Saudi Aramco to jednak pochodzi z Arabii Saudyjskiej, która jest krajem arabskim. I o tym, że akurat Arabia Saudyjska jest największym wrogiem Iranu, który wspiera Hezbollah, to już większość ludzi może nie wiedzieć, no bo tam Hezbollah to jedni, Hamas to drudzy. Ale jak to brzmi? Tutaj Arabowie, tu Persowie. Hezbollah, ty posłuchaj, jak to brzmi. No ale jest Saudi Aramco, zresztą jeden z gości studio przed chwilą tłumaczył, że to przecież jest ten ślad, to jest ten dowód, że Saudi Aramco weszło do Orlenu. Wprawdzie to Saudowie większość tych rakiet, co leciały na Izrael, strącili.
No ale zawsze gdzieś coś dzwonią. Ropa, islam, Arabowie, no to coś tam. Niedługo się okaże, że za tę wojnę w Strefie Gazy to odpowiedzialny jest Obajtek. Znaczy, bo może z Hamasem też ma powiązania. Nie wiem, w ogóle ja bym na miejscu Daniela Obajtka się przyznał. Ja też bym poczekał na proces. Ja też bym się przyznała, ale Janusz, bo po takim ciężarze oskarżeń dadzą już spokój z tymi wszystkimi kontraktami, cesjami, fuzjami, bo jak on się przyzna, że on jest z Hezbollahu, to w zasadzie już nie będzie sensu go ścigać za coś. A może, tak sobie pomyślałam, taka prokuratura, no nie wiem, Koranu szukała w domu Daniela Obajtka. Czy jakiegoś turbanu. No nie, żeby udowodnić mu te związki jakieś, no. Ja nie jestem pewny, czy ja u siebie nie mam Koranu. Schowaj go, nie, to... Posłuchajcie, co mówi Daniel Obajtek wobec tego? Nie mam i nigdy nie miałem niczego do ukrycia, a prokuratura dysponuje potrzebnymi danymi. Wszystkie transakcje Grupy Orlen były i są rejestrowane oraz udokumentowane. Dotąd nie byłem zaproszony na przesłuchanie, ale premier Donald Tusk i inni już mnie publicznie skazali. To jest właśnie praworządność tej koalicji. To nic innego jak zwalczanie człowieka, którego się obawiają. Tylko w latach 2019-2022 zysk brutto polskiego koncernu wyniósł ponad 15,5 miliarda dolarów, co jest wynikiem o niebo lepszym od czasów, kiedy Orlenem zarządzali ludzie Donalda Tuska. A co tam jakieś zyski? Hezbollah to jest to. Znaczy, w ogóle to jest dowód, bo no, na kim by tak mógł zarobić? No przecież nie z gospodarności, tylko na Hezbollahu. Hezbollah dobrze nie, płaci. Nie, ale nie posłuchałeś dokładnie prokuratury. To właśnie była strata 1,5 miliarda przez Hezbollah, a nie zyski. To znaczy zarobił na Hamasie, no bo przecież... No, może, możliwe, że zarobił na Hamasie. I to jest kolejny wątek i to trop. Będą dwa rodzaje paliwa teraz na Orlenie. Hamas i Hezbollah. 95 o. Hamas, a Hezbollah 97. Na przykład. 8 chyba, tak? Nie, tak. No nie wiem, kto tam tankuje częściej. Wysokooktanowa w każdym razie. I LPG można też tutaj... Ale to słuchajcie, to jest pomysł. Jak będziecie podjeżdżać na stację, to Hamasa poproszę. A jak ktoś będzie chciał lepszą, to Hezbollaha. To full Hezbollaha. Tak, swoją drogą, to też tak w tych klimatach arabskich, to jednak trzeba zauważyć, że Daniel Obajtek jest w takim trudnym położeniu, bo musi udowadniać, że nie jest wielbłądem, prawda? No, to... no ale tam wielbłądy są akurat, no to... No, ale nie, to takie nieproste. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, co pani prokurator mówiła, bo pani prokurator mówi, że oni badają te doniesienia medialne, sprawdzają to i tak dalej, natomiast... No chyba najpierw się kogoś wzywa, a potem się sprawdza doniesienia medialne, a Daniel Obajtek mówi, ja żadnego wezwania do prokuratury nie dostałem. Ale konferencja już jest. To jest największy dowód, że prokuratura działa, bo gdyby go przesłuchali, to mogliby mieć takie wrażenie tej konferencji, że nie do końca mówią prawdę. A tak nic nie wiedzą i mogą mówić, co chcą. Mają swobodną głowę. Tak, znaczy niezakłóconą wypowiedź faktami, bo nic nie wiedząc mogą mówić, co zechcą. Januszu, to jaka jest twoja teoria na Hezbollah? Znaczy, ja mam taką propozycję też także tutaj dla prokuratury, bo skoro oni chcą szukać śladów jakichś istotnych dowodów w publikacjach medialnych, to może od razu niech zaczną analizować treści publikowane przez niejakiego Wojciecha Olszańskiego Jaszczura, prawda? Bo tam na pewno znajdą też szereg wartościowych i prawda, takich prawdziwych jakichś argumentów, które pomogą tutaj wykazać ten trop arabski, czy też inny, jakikolwiek będą chcieli, na pewno także w komentarzach w internecie, w różnego rodzaju forach dyskusyjnych. To są właśnie te miejsca, w których oni powinni teraz zanurzyć się, wybierać cytaty i z tego uda się na pewno jakiś akt oskarżenia zlepić. No i kogo Olszański obchodzi? Daj spokój. Obajtek to jest, wiesz... A Hezbollah? No i Obajtek, Hezbollah. To jest coś. To jakoś tam niedaleko Kaczyńskiego wszystko krąży. No, wiesz, Morawiecki może gdzieś był w jakiejś arabskim kraju. O, jeszcze zobaczymy, z kim będzie powiązany. Ta sprawa może być rozwojowa. Zataczasz coraz szersze kręgi. Coraz szersze, absolutnie. Słuchajcie, ale wróćmy do naszych owadów, bo wczoraj dawaliśmy w programie Dzisiaj no, taki materiał troszeczkę z ironią o właśnie owych robakach, owadach. No i jednemu portalowi się to nie spodobało bardzo.
nawet ów portal stwierdził, że ja się popisałam bardzo wczoraj, no to zobaczmy. Ciężko jest jednak dyskutować z argumentem, że owady to alternatywa dla mięsa, bo ich produkcja jest tańsza i bardziej ekologiczna. Skoro ja się wczoraj popisałam, to wy mówcie dzisiaj, żeby znowu nie było, że się po raz drugi popisałam, bo bardzo się tym przejęłam. Po pierwsze, produkcja owadów jest tańsza. Nie zaprzeczysz. Nie, owadów ja nikt nie chce. Tak. Jeszcze bez sensu sprzedają takie środki, które mają w domach zabijać te świeże dostawy, bo to mięso przychodzi, wychodzi z kąta, szybami tam wentylacyjnymi. Nawet trzeba je wyganiać. Nie. I tego w ogóle nie trzeba produkować. Wystarczy nic nie robić, przyjdzie i ty tak wiesz. Zgarniasz. Na talerzyk można, mrówki to w ogóle można całymi garściami czasem, jak potrafią wchodzić z ogródka. No a co do... Ekologii, a te w blokach na przykład to żyją w tynkach mrówki faraona. Absolutnie nic nie trzeba, nawet najlepiej nie sprzątać trzeba i tych robaków będzie pod dostatkiem. Weź takie jedzenie, wyciągnij z lodówki, zostaw na 2 tygodnie na stole i tego jedzenia będziesz miał 3 razy tyle. Znaczy część jedzenia ucieknie. Ale, a wiesz, że ja o tym nie pomyślałam, tylko zapach jaki będzie. No. Czy nie będzie zostawiał śladu węglowego ten zapach? Wiesz, no niezależnie od wszystkiego. Zawahałeś się. To oczywiście ślad węglowy może się wytworzyć. Właśnie. Ale ja myślę, że to bardziej metan i siarka tak czuć, tak, wiesz, taki, jak takie owady się dobiorą do tego. No, to wszystko nie wiadomo, jak to by było. Jaki rodzaj owadów. Natomiast rzeczywiście... To jest takie ciastko z niespodzianką, wiesz, bo tak to wiesz, co kupujesz, wiesz, co jesz, masz spis. A tak mam nadzieję, sięgniesz, że państwo i nigdy nie wiadomo, jaki tam owadzik wyjdzie. Już mam nadzieję, że jadłeś już kolację, żeby... Ja już jestem poszczęśliwy, ale pan redaktor tak obrazowo to przedstawia. Jak komuś zalecali dietę, a mi zalecają, to tak sobie pogadamy o owadach. Już kolacji nie trzeba. To... Co za korzyść. Właśnie. Ja spojrzę tylko na to i już nawet nie pomyślę. Człowiek nie może jeść. Januszu, jak ty? Także jakby ktoś chciał ty? Się obżerać na grillu, proszę państwa, do sklepu tam z tymi Wędkarskiego, proszę postawić przy gościach albo kiełbaska te zostanie. Wszystkie różne tam robaczki. Teraz sporo ich jest, pobudziły się na wiosnę. Ja słuchajcie, przed programem poczytałem trochę o łańcuchach pokarmowych. O! Bo to jest jednak dość istotne i może się wymykać w tej całej dyskusji o karaluchach, o świerszczach i tak dalej. Mianowicie to jest trochę odwrócenie czy postawienie na głowie wszystkiego, prawda? To jest wyciągnięcie jakiegoś jednego elementu z tego łańcucha pokarmowego, jego przesunięcie w zupełnie inne miejsce, bez jakiejś refleksji, co spowoduje to w całym układzie, prawda? I tutaj nad tym się nikt nie zastanawia. Przecież to może mieć daleko idące konsekwencje. Jakie? Jeśli bydła rogatego, jeśli dziczyzny, jeśli ptactwa i tego chowu będzie mniej, a będzie więcej tego, co lata, pełza i prawda? I gryzie. To daje szerokie pole do różnego rodzaju dywagacji i spekulacji, prawda? Co to spowoduje? Ale wiesz, ja nie jestem pewny, bo na przykład takich dzików, jak przestaną ich ostrzeliwać, to ich przybywa. To ich przybywa, bo zakazali gdzieniegdzie myśliwym strzelać do tych dzików. No i teraz tam, że pola zryją. Teraz trzeba się chować w niektórych domach, bo ci ten dzik pod nosem będzie biegał. No, można rozprzestrzenić jakąś chorobę i wtedy na przykład ASF. Nie ma sprawy. Ale wiecie, że na przykład, opatrzę, co niestety za krótko był tweet, nie mogłam go przeczytać, ale jeżeli na przykład przeczytasz takie... Przeczytasz w Onecie jutro. Jeżeli na przykład takie karaluszki, no tak ładnie powiem. No w domu to trzeba, jak one są w domu, to trzeba wołać firmę jakąś, która fachowo je tam wytruje, no bo one są trudne do wytrucia i tak dalej. A tak to tak, oszczędzasz na firmie. Oszczędzasz na kupowaniu jedzenia, bo sobie je możesz, nie wiem, upiec, usmażyć, cokolwiek. Masz je po prostu pod ręką, nawet nie idziesz do sklepu, czy nie jedziesz i nie zostawiasz śladu węglowego. Przyrządzanie jedzenia zajmuje nam bardzo dużo czasu, a tu rzeczywiście z tym przyrządzaniem najważniejsze to jest, żeby złapać. Tak? Jak już złapiesz, to... No to jak jest dużo, to jakiegoś problemu wielkiego ze złapaniem nie ma. Można normalnie nagarniać, na przykład mróweczki. Prezydent Warszawy, na przykład Rafał Trzaskowski, który
gdzieś tam przez mieszkańców jakiejś dzielnicy czy jakiegoś osiedla był oskarżany o brak należytego starania, o dbanie o czystość, że właśnie te karaluchy i tak dalej, będzie mógł wyjść podczas konferencji prasowej i zakomunikować, że to jest właśnie program walki z głodem. Że to jest właśnie tylko po to i proszę się cieszyć i dziękować. Znaczy, ten program jest bardzo skuteczny, bo jak nam się cofnie i nie będziemy jeść, to będzie dużo jedzenia na świecie. To przestań. Już tak to nie. Ale słuchajcie, parę lat temu pani znana wszystkim Magdalena Środa była łaskawa wypowiedzieć się na temat praw zwierząt i posłuchajmy. Jest taka propozycja, żeby zwierzętom przydzielić obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które powinny być traktowane jak współobywatele. Oczywiście Kimlicka powie, zwierzęta są pozbawione politycznego sprawstwa, ale też dzieci są pozbawione politycznego sprawstwa. Osoby niepełnosprawne są pozbawione politycznego sprawstwa. Ale już mają, chyba nie. Już chyba nie. Ale mają tak zwane sprawstwo zależne, czyli po prostu inne osoby reprezentują ich interesy albo poglądy. Potem są zwierzęta liminalne, czyli te, które żyją, liminalne, graniczne, te, które żyją z nami, na przykład szczury albo karaluch albo coś takiego. I one powinny mieć status uchodźców. I są zwierzęta dzikie, które powinny mieć status obywateli państw suwerennych. Poddaje się. Kto chętny do skomentowania? Najlepsze jest to, znaczy przepraszam, bo to jest takie nieładne, ale zwykle jak ktoś coś takiego mówi, to podejrzewam, że sobie robi jaja z nas wszystkich. Karaluch jest uchodźcą. Napił się albo miał jakiś lepszy dzień i sobie chciał pożartować. A no to serio. Na poważnie. Znaczy, to jest wywiad radiowy. To jest najlepsze, proszę państwa, że to są tacy przywódcy ideologiczno-polityczno-duchowi liberalnej lewicy w Polsce, która generalnie dzisiaj rządzi z PSL-em, który twierdzi, że nie jest lewicowy, no ale to wszystko jakoś tam wspiera i toleruje. No i ta pani mówi zupełnie serio. Znaczy, tu trzeba nadać obywatelstwo karaluchom, ale nie, karaluchy to uznać za uchodźców. Przepraszam, kurczę, z czym ten ćmę co tu lata przygotować, pyta jeden z widzów. No nie wiem, może na maśle. Ćmę sotę. Albo sotę. Janusz, a ty masz jakiś uchodźców u siebie w domu? No nie, tego to człowiek nigdy do końca nie wie, ale raczej nie dostrzegłem żadnego. Natomiast bardzo staram się, żeby były pająki i zupełnie się ich nie obawiam. To naprawdę. Ja myślę, że to na pewno też są no, ale pewnego mówiono, rodzaju uchodźcy. Że pająki są na szczęście, tak. Ale nie do jedzenia. No, wiesz, a niektóre są trujące. Aczkolwiek pamiętacie z potopu, jak zagniatał ten chleb z pajęczyną, to było lecznicze. Także to tak. Ja bym tak zupełnie tego nie wykluczał, że to jakieś własności ma. Natomiast, a pijawki, które nam przykładano? Ja nam nigdy, nie. Ale naszym babciom przykładano pijawki. No nie, teraz podobno też się odradza. Wraca się tak do pijawek. Ale w dalszym ciągu tego się nie zjada. No, oni są dalej. Profesor przemawia jednak pewien pragmatyzm, taki lewicowy właśnie. Bo przecież tych wszystkich działaczy lewicowych trzeba gdzieś poobsadzać, dać im te fuchy. No i tak, ustawiają się ambasady, prawda, karaluchów, ambasady tam świerszczy, ambasady różnych innych stworzeń. Rzecznik praw latających owadów i rzecznik praw nielatających owadów. I oni wszyscy będą mieli zatrudnienie dzięki temu, bo będą mogli reprezentować zgodnie z tą ideologią wytłuszczoną tutaj przez panią profesor. No pogratulować. Ale na przykład tak podejść do bandy karaluchów i zapytać, a wy, przepraszam, skąd jesteście? Jesteście uchodźcami. W czym wam pomóc? Znaczy, albo jakie są wasze poglądy? Na przykład, czy wy wolicie na przykład wyższe podatki czy niższe podatki? Tak. Taki karaluch na pewno ma swoje zdanie w tej sprawie. Na pewno. A zobaczmy, jakie zdanie mają ludzie zapytani przez naszego reportera Łukasza Żmudę na temat jedzenia, spożywania owadów, larweczek i innych rzeczy. Czy jednak ten wątpliwy przysmak trafi w tym roku na ruszty naszych grillów? W sumie próbowaliśmy kiedyś, ale jakoś chyba nie mogę się przełamać do końca. Podobno Polacy je kochają. Pan się zgodzi? Chyba raczej nie. Już jadłam wcześniej, tak? Lubi pani jeść owady? Oj nie! Brzydzę się tego strasznie. Nie
owad. Dziękuję. Nawet spróbować. Nie. O Jezu w życiu. Ja pozostanę przy owocach morza. Lubi pani jeść owady? Broń Boże. Mają państwo ochotę może na owada? Nie, dziękuję. Nie lubię, nie próbowałem i nie planuję. Nie. A jak będą zmielone i dorzucone do batona na przykład? Jak nie będę wiedział, no to może zjem. Nie ma świadomości w obronie planety ten ostatni pan. Ale ja ci powiem, że my jesteśmy hipokrytami, bo rzeczywiście owoce morza to są chyba takie w większości robaki morskie, nie? To ja nie wiem, bo tak nigdy nie będę dobrze z tej tego podziału. Oj, późno jest. Widzę, Tomek, późno jest. Przepraszam bardzo, ale nie zgodzę się z tym, że owoce morza to są takie robaki. No tak, no przecież one są Janusz, w tym, na tej drabinie rozwoju, Janusz, to niewiele chyba wyżej, redaktor Sakiewicz niżej. Idzie złą drogą. No taka krewetka, no to taki robak w wodzie pływający. Nie, no tutaj w tej klasyfikacji, ja już dawno temu wprawdzie, ale skończyłem klasę o profilu biologiczno-chemicznym i to jednak inna tutaj... Ja czasem z synami siedzę przy tym i coś tam wpadnie mi w wiedzę. Ale nie, to nie jest ten podgatunek w ogóle, prawda? Chronimy owoców morza i dobrego imienia owoców morza. Oczywiście i tutaj nie pozwolimy nikomu szargać dobrego imienia owoców morza. Taki sam żak wyżej niż pluskwa. Oczywiście. Popatrzmy na klasykę gatunku. Poprosimy o kolejny film. No jutro się też napije. Spod serca kap kap, słonina i schab, salceson i dwa balerony. Widzisz, synku? Tak wygląda baleron. Aha. No w komunie, z innego powodu tak było pokazywane. W komunie się szło do teatru, bo baleron był niedostępny. I można było a teraz obejrzeć. Będzie zakazany. Widzisz, synku, tak wyglądają ci, co jedzą nielegalne jedzenie. No tak, Janusz, myślisz, że dojdzie do tego, że będziemy gdzieś po kryjomu oglądać, jak wygląda dobra wędlina albo schabowy? Ale dobrze wiecie państwo, że to już powoli się dzieje, prawda? Że są takie, prawda, tematy i obszary, które no, odbiegają zupełnie od tego, jak wyglądało na przykład nasze dzieciństwo, jak dorastają dziś dzieci, prawda, w jakich okolicznościach, prawda, co mogą, czego nie mogą. Już samo przywiązanie do technologii, do telefonów komórkowych, prawda, do tego, że cały czas jesteśmy gdzieś jednak pod pewnym nadzorem. No to sprawia, że to się różni diametralnie i tak samo pójdzie to w kierunku dostępu do różnego rodzaju dóbr. No bo będzie powiedziane, że tutaj tego rodzaju wędlina już nie spełnia tych, prawda, unijnych norm różnego rodzaju i tak. dlatego no, należy zaprzestać jej produkcji. Tak to właśnie ale będzie. Ale zobaczcie, jak będą wyglądały śledztwa. Zresztą widzę tych samych prokuratorów, którzy znaleźli Hezbollah, że na przykład taki Daniel Obajtek albo inny sprawca ciężkich nieszczęść zjadł kanapkę z szynką. No i to, że zjadł, to zjadł. Ale w jaki sposób... Zdobył szynkę. Ha, no, kogo właśnie. Zabito wcześniej, którego z obywateli zabito wcześniej, tak. Że on tą szynkę zjada, tak? Więc ci prokuratorzy będą mieli nawet takie mocne poszlaki. Skąd on jest to wziął? Szynka, jest ofiara, jest przestępstwo. Tak to jest. Tak, odnośnie szyneczki i odnośnie naszych polskich rolników. Na protestach, kiedy się z nimi spotykałem, oni właśnie mówili, że dziś na przykład, żeby rolnik miał sobie świnkę albo w gospodarstwie, tak, na własne potrzeby, albo kilka tych świnek, to nie ma zmiłuj. Tutaj już te unijne przepisy, jakieś znakowanie, jakieś certyfikaty, no już nie ma czegoś takiego, że on może sobie tę świnkę trzymać i ją tam, prawda... Może chociaż szynkę na kartki będzie można, napisał nam widz. Może na kartki chociaż szynkę będzie można. No, ale... Obawiam się, że nie, drogi widzu. Obawiam się, że nie. Od kartek może się zacząć. Komuna szła w dobrym kierunku. Ja myślę, bo najpierw że nawet wszystko na kartki było limitowane, teraz nie będzie. Oznaczone. Chociaż Niemcy to tam jakoś jeszcze kazali liczyć, zdaje się, te zwierzęta. Bo nie wiem, ale za 10 lat baleron, szynka, boczek, to będą zakazane wspomnienia. Są zakazane piosenki i będą to zakazane będziemy się wędliny. Na tajnych kompletach no tak, spotykać to, i wspominać. Trzeba zrobić film zakazane wędliny. Jakie schabowe były dobre. I o tym, jak niepokorni Polacy tak. Robią podziemnie mięsne tak. I tam gdzieś sobie zjadają. Albo będzie jeden dostanie mięso i będzie telefon na jakimś komunikatorze, którego Pegasus nie będzie mógł podsłuchać, tak?
jakiś Pegasus i wtedy się zbieramy u jednej osoby taka i gotujemy. Grupa szynka, tak? Albo grupa Baleron. Grupa Baleron, tak. No i oczywiście najwyższa grupa kaszanka, bo ja uważam, że to jest najwyższy wytwór. To już jest największe zło na pewno. No, myślę, że to ja się zapisuję do grupy kaszanka. Nawet nie powinieneś wspominać, patrz na te robaczki i w ogóle nie wspominaj o kaszance. Januszu drogi, powiedz mi, czy te robaki, twoim zdaniem, będą musiały mieć jakieś też certyfikaty unijne, czy akurat robaki można bezcertyfikatowo? Nie, w żadnym wypadku. A na każdym robaczku będzie specjalny unijny numer i powstanie kolejny departament, który będzie nadawał te numery każdemu robaczku. więc tak to z całą pewnością będzie wyglądać, bo przecież ta brukselska administracja musi się czymś zajmować, więc będą znakować te robaki. Ale jak? Jak niektóre są małe takie, to jak te znaczki takie, maluteńkie takie znaczusi? To będzie tak, wiesz, szpileczką. Taki znaczuś. Nie, rozwoju nanotechnologii, to wiecie, to jest wszystko możliwe naprawdę. Będą miały jeszcze takie chipy, prawda, śledzące. Chipy? Tak. O, no, to miniaturyzacja to będzie miała ogromne znaczenie. Nie, no bo krowa na przykład, czy tam świnka, to ma taki kolczyk duży, prawda? No ale wyobraź sobie, kolczyk No ale jak tu kolczyk, no... Nawet w karaluchu ciężko. To nawet większy. Najmniejszy kolczyk większy od karalucha. Właśnie. Niestety przerobiliśmy strasznie mało tematów i tyle nam zostało. No, były podwyżki, znaczy obniżki, tylko które podwyższyły. Nie wiem, czy jeszcze zdążymy zrobić chociaż podwyżki, wydawco drogi? Dobrze, no to dobrze. Drogo, coraz drożej, wszyscy straszą, a to przecież jest fajnie, miło i wszystkim żyje się lepiej. Zobaczmy. Inflacja w kwietniu wyniosła 2,4% licząc rok do roku. To wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu do marca ceny wzrosły o 1%. Rosną też ceny energii, mimo obietnic. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. To wypowiedź oczywiście sprzed wyborów parlamentarnych. Dziś, kiedy Donald Tusk jest premierem i ma już realne narzędzia do pomocy obywatelom, światełka w tunelu nie widać. Mamy dzisiaj do czynienia z wycofaniem tarcz. Z przygotowaniem do ostatecznego wycofania tarcz, które osłaniały zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i zakłady pracy przed skutkami podwyżek cen energii. A to nie jest do końca prawda, bo ja przeczytałam, że ta nowa ustawa to się nazywa też ustawa o mrożeniu cen energii i jak megawattogodzina, cokolwiek to znaczy, kosztowała do tej pory 412 zł na przykład za prąd, to teraz będzie tak zamrożona, że 500 zł będzie kosztowała. Zamrożeni będą odbiorcy energii, jak przyjdzie zima. Oni to robią teraz, żebyśmy tak nie do końca, zresztą tam jedna pani to wytłumaczyła z lewicy. Zanim się zorientują, to już wszyscy tak wiedzą. I to jest ustawa o mrożeniu poprzez energię obywateli. Oczywiście. Ale ja chcę powiedzieć jedno. Donald Tusk mówił prawdę. Proszę zwrócić uwagę, tam przy tej wypowiedzi jest data. I on powiedział dzisiaj. To dzisiaj, to było tam, nie wiem, pół roku temu czy rok temu. W każdym razie, kiedy nie był jeszcze premierem. Wtedy, kiedy nie był premierem. Więc gdyby on powiedział, gdybym za rok był premierem, to by skłamał. A on powie, ja mówiłem o tym, co było rok temu, a dzisiaj to jest zupełnie inaczej. No bo tak, Obajtek z Hezbollahem. A nie pomyślałam, że można to tak wytłumaczyć. Powiem ci, że ciekawie. Robaki czaje. No w ogóle wszystko się zmienia, tak? No, świat się zmienia, świat jest inny. Świat się zmienia. Janusz już zamrożony. I ceny są inne. Siedzi. Ja się zastanawiam, jak z tą drożyzną realną, faktyczną poradzą sobie koledzy z Wiertniczej, którzy rok temu próbowali rozpędzać psychozę strachu w okolicznościach wskaźników zupełnie i diametralnie chleb innych. Po 30 zł, o tym mówisz, tak? Tak jest, oczywiście, to czereśnie. No i tak będzie po 30. Jak wprowadzą podwyżki prądu, to piekarnie naprawdę podniosą te ceny chleba. Właśnie, może Janusz, się zdarzyć, że redaktor Sakiewicz upiera się, że jednak znaczy Donald Tusk mówił prawdę. Czy ty masz coś na poparcie jego teorii?
Znaczy, to jest intelektualne wyzwanie. Ty się nie śmiej. No, to słuchajcie, powiedzieć, że Donald Tusk skłamał, tak, to, no, to każdy głupi potrafi. A teraz udowodni, że wiemy, Donald że ciebie ja przeprowadziłem dowód, proszę bardzo, w tym programie, żeby nie było, że jest zła wola. Donald Tusk mówił prawdę. On mówił dzisiaj, czyli rok temu. A może taki konkurs ogłosimy. Dajmy mu powiedzieć, bo zbliżamy się do końca. Januszu, bardzo proszę, proszę poparcie tej tezy. Powiedział, to powiedział. I? No i właśnie tyle, no jeśli on powiedział i powiedział to rok temu, to właśnie on wiedział, co powiedział, bo on powiedział to rok temu, a gdyby ktoś go zapytał dzisiaj, to powiedziałby już coś innego, co byłoby aktualne, ale dopiero za rok. W jednym filmie było o takim, co ciągle kłamał, że jak powie prawdę, to przez pomyłkę. No, ale przecież to tylko przenośnia. Chyba albo skrót kończyć, myślowy. A na koniec trzeba sondę pokazać. Trzeba pokazać sondę, moi drodzy, to proszę bardzo, pokażmy, zobaczmy. O, czyli na nasze co na grilla? Proszę bardzo, pierś z kurczaka z pluskwami, no nie, no 4%. Karkówka, kiełbasa, kaszanka, 85%, proszę państwa, gdzie tu trendy, moda i ślad węglowy? Szaszłyk z szarańczy albo ze świerszczy 11%? Ja proszę tych, którzy brali te 11% albo 4%, gdyby jednak to spożywali, to proszę jako dowód przesłać nam zdjęcia. Tak, poprosimy bardzo, bo byśmy bardzo chętnie pokazali, może inni pójdą tą drogą. To będzie edukacyjne. I to będzie edukacyjne i będziemy eko, będziemy modni, nowocześni. Także prosimy o zdjęcia, tylko takie niemontowane, takie prawdziwe, jak tam sobie tą pluskiewkę. A kaszanki i karkówki nie przysyłajcie państwo, bo to nie. No, chyba, że dla mnie i świeżą. Chyba. Janusz, jesteś zaskoczony wynikami? Nie, no to wiecie, to serce rośnie po prostu i możemy czuć się trochę jednak spokojniejsi przed tą majówką, że kiedy zostaniemy zaproszeni do znajomych gdzieś na grilla, to zobaczymy tam tradycyjne przysmaki, które wszyscy, prawda, akceptujemy, co nie jest jakimś wymysłem i fanaberią i Życzymy państwu w takim razie wspaniałej majówki z kaszaneczką, z kiełbaską, no bez na razie eksperymentów żywieniowych, a za to z dobrą pogodą. I z Republiką. Bo i my z dobrym humorem i z Republiką, bo Republika ma majówkę nad Zalewem Zegrzyńskim jutro. Jedziemy na Zalew. Jutro. Od jutra, tak, i zapraszamy również tam państwa. Chyba nie będą częstować robakami. Ale grillować będziemy. Ale grillować będziemy. I to jak? Tak jest. Dziękujemy ci Januszu, Janusz Życzkowski by z nami. Dziękujemy Danusia państwu. Danusia Kolecka. I Tomek Sakiewicz. Dziękujemy bardzo. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt ciachów w trybie nie sypał.